pomiędzy lampami. Kamią. Bardzo gwiazda i tęgi. Tak jak ja bym był przeznaczony do czegoś innego, a on do czegoś innego. Sprawdzam w normalnym kolorze. Rozrzedzałem moje ciało, by mogło wyjść w ścianę. Substancje. Jest tylko ta winda do wjazdu. Jest tylko co? Jest tylko winda, by wejść w górę. Kto prowadzi te eksperymenty? Jest chorobra. Ci ludzie mogą mnie dotykać. Sprawdzać, ale nie mogę. Ile jest tam tych osób, hologramów? Jest 4 wysokie osoby. Wysokie prawie jak ja. Dwóch ma razy jaski, bo się rozbiera. Chociaż ta maska żyje swoim życiem, jakby była. Oprócz nich jest jeszcze dwa jakieś takie małe kary. Jak oni się nazywają? Nie ma imienia. Szczytują się. Rozumiem, co na nim ładuje. I tak jak oni widzieli, co myślę, co czuję. Jakby byłem dla nich. Jakbyś był co? Oni, jakby mnie czytali po prostu tak. Nie ma nic, nic się nie odkryje przed nim. Czy na czym jest czapki? Na głowę. No bo to nie jest czapka. Rodziny to wygląda. Nie jestem w stanie popatrzeć w nich. Tak jakby się rozlewali. Mogę zobaczyć ich plecy tylko. Mają dziwne szaty. Ubranie. Do samej jej. Czyli na tobie prowadzą eksperyment w związku z rozrzedzaniem ciała, a na tym drugim facecie? Do czego on jest? Tak jakby był moim przeciwieństwem. Jakby był moim starają się zapobiec rozrzedzeniu jego. Czy ty masz jakieś emocje z tym związane, co tam się dzieje? Nie, tak jakby to zrobili mnie. Czy ty z tym facetem, który tam jest, rozmawiasz w ogóle? On w tej chwili stoi między tymi lampami. Tak jakby wyłączył się. Tak jakby był żywy i nieżywy. Ma zamknięte oczy i po prostu stoi. Tylko lampy na niego świecą. I to czym nie są? Czym nie są ci inni? Ile czasu już trwa ten eksperyment? Są stosy takich skoroszytów do pisania. Po 30-40 lat. Bo każdy będzie lat, może jakiegoś okresu czasu, bo każdy
kostka, na której się pisze. To jest jedna część tekstu. Czy ty jesteś człowiekiem? To wygląda jak człowiek. Nie jestem człowiekiem, ale... wygląda jak człowiek. A kim jesteś? Czyli na tobie ten eksperyment trwa 30-40 jednostek czasu? Tak. A co było wcześniej? Co było przed tym eksperymentem? Wcześniej co? Elementów metalowych. Składanie. Ja do tego nie jest stworzony. Do tego jest elementu. Skąd do góry. Przyjrzy się swoim dłoniom. Zobacz, co tam się dzieje w trakcie tego eksperymentu, że swędzą cię dłonie. One się robią czarne, to wtedy, kiedy nie jesteś w tym świetle? Tak. Już nie pomagają światła. Ci ludzie widzą, że jest coś nie tak. Co jest nie tak? Zamknięty eksperyment, jeżeli chodzi o ciebie? Zgasło światło, nic nie widzę. A odnośnie tego drugiego? Ostań dalej świetle. I też na sobie czerwienie. Też mam ciemny. Kim są oni, ci, którzy prowadzą eksperyment? To są ludzie? Wyglądają podobnie. Oczy mają połowę, ale brzuchka jest biała, siwa. Kim oni są? Czytają w myślach. Nie mają im. Powiedz mi, czemu ma służyć ten eksperyment? Dla kogo on jest robiony? Po co on jest robiony w ogóle? No, nie zrobiłem tego. Poznacone badanie. Przez kogo? Wyglądają jak żołnierze. Mają wyższe czoła. Nienaturalne, ale... no, nienaturalnie się wygląda. Chodzi o jakieś wyspane tatuaże. Gdzie się odbywa ten eksperyment? To jest jakaś... koło skały. W kosmosie. Jest tylko winna do środka. I dwie komory. Jeden hangar zamknięty. I ten korytarz do windy. Ale ta winda skądś zjeżdża? Skąd ona zjeżdża?
powierzchni. Co jest na tej powierzchni? Wejście jest ukryte. Wejdziesz tam coś, bo jeśli coś jest zgodne z tobą, jakbyś miała to w środku, w siebie, w sobie, jeśli tego nie masz, nie wejdziesz. Co jest na powierzchni? Wejście jest ukryte, ale co tam jest w ogóle? Nie ma tam rzeczy. To skąd się biorą? Hologramy. Czyli to są ich hologramy, a oni gdzie są? Pod wodą są. Gdzie są te miasta pod wodą? Jaka to jest planeta? Jest na niej życie, ale te istoty mieszkają pod wodą. Są dość duże. W takich bąblach. Albo jakiejś pomieszku. Może wyjść na zewnątrz. Ale woda nie wchodzi do środka. Nie ma ich wielu. Tak jakby też komuś służyli. Nie są wolni. Komu oni służą? Tym, którzy zlecają ich pracę. Kto to jest? Kto im zleca tę pracę? Jakiś namiestnik wojskowy. Skąd jest ten namiestnik? Z ogromnego statku. Statek jest tak ogromny, że mógłby zamknąć tą planetę do środka. To jacyś żołnierze, że podporządkowo było służyć. Nigdy nie grał roli. Nigdy co? Nie grał roli. Też potrafią czytać ludzi. Potrafią przeglądać na odległość, wybraną odległość ich myśli. Są mistrzami swojego rodzaju. Jak wielu ich jest? Czy tam jest jakaś hierarchia? To oni wszyscy są na połączeniu. Co się dzieje z tobą? W momencie, kiedy gaśnie światło. Jestem wyłączony. Nic nie widzę. Czy wiesz, co się dzieje z tym facetem drugim? Nie widzę. Ale czy ten eksperyment jest, sądzisz, że jest prowadzony, czy on też jest zamknięty? Został zamknięty. Co dalej? Jak długo to trwa? Oni modyfikują jakieś wiązania, które mają skórę, żeby się nie coś próbują zmienić. Co dalej? Rozbierają. Rozbierają cię na części? Na części. I co wtedy? Skrzydł. Wszystko wkładają w skrzydł. Więc w skrzydłach muszą być ci, którzy byli przed. Dziękuję za wysłuchanie nagrania. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału i pozostawienia komentarza.